Cześć, z tej strony Damian ze skatingschool.pl. W tym materiale dowiesz się o najczęstszych błędach w jeździe na łyżwach. Zapraszam. Przejdźmy od razu do pierwszego. Najczęstszy błąd ever. Proste kolana. To jest tak częsty błąd, że w zasadzie jak jedziesz na ślizgawkę, to widzisz około 50 minimum procent ludzi, którzy mają za lekko ugięte kolana. To jest minimum połowa. Naprawdę. Więc wystarczy, że ugniesz kolana mocniej, będziesz nisko na nogach i już jesteś w tej drugiej połówce, tak? A ja wiem, że to jest non-stop gadane, obgadywane i tak dalej. Kiedy są prawidłowo ugięte kolana? Jeżeli czubek waszego kolana pokrywa wasze czubki paluchów. Bardzo często wygląda to raczej w ten sposób. Absolutnie nie jeździmy z prostymi kolanami albo niedogiętymi. Jakie to są niedogięte? Jak czubek mojego kolana jest na wysokości mojego śródstopia. Także mocniej uginać kolana. Drugi najczęstszy błąd, łamiące się do środka kostki. Nagminne na każdym lodowisku widzę przynajmniej kilkanaście, dziesiąt osób, które jeżdżą mając łyżwy zapadające się do środka. Łyżwa powinna dawać swobodę ruchu. Łyżwa tutaj daje mi luzu trochę, tak? Zobaczcie, jak ja ją mam związaną. To już też powinniście wiedzieć, że ja tutaj mam dużo luzu. Jeżeli nie, to zapraszam do materiału o tym, że źle się wiąże łyżwy. Jak powinno się wiązać łyżwy prawidłowo. Poza tym mam łyżwy Pro. Dlatego są twarde i tak dalej, są moimi papciami, tak? Są doformowane do mojej stopy, więc nawet jak mam je bardzo luźne, to czuję się w nich świetnie, tak? Natomiast często właśnie u ludzi, którzy mają załamane te kostki, to są to po prostu łyżwy albo wypożyczone, albo słabej jakości. No i wtedy tak, trzeba po prostu mocno zawiązać łyżwę, aby zapewnić sobie maksimum z tej łyżwy, co ona mi daje, żeby mi usztywniła stopę, bo ona musi mi usztywnić stopę, a kostkę muszę mieć w miarę luźną, tak? To jest jedna rzecz. Bardzo często są w ogóle niezawiązane łyżwy, takie rekreacyjne u ludzi początkujących, przez co one się wtedy w ten sposób łamią. Wystarczy, że je dobrze zawiążecie, już wtedy jest lepiej, łatwiej, tak? Natomiast pamiętajcie, że to, co chciałem powiedzieć wcześniej, łyżwa nie jest butem narciarskim, łyżwa nie jest rolką taką typową, którą znamy, czyli z klamrami, tak? Zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że but narciarski to w zasadzie on mnie tutaj tak mocno wszędzie trzyma, że w zasadzie moja stopa jest już ustawiona i nie jest w stanie się wygiąć w żadną stronę, tak? Rolka często również zapewnia dużo większe trzymanie, bo tutaj nad kostką jesteście często w stanie dużo mocniej ją jakby spiąć niż łyżwę. Natomiast łyżwa u góry powinna zostawić więcej luzu. Często też nawet w rolkach za mocno to ściskacie, to już tam później mówię, że trochę poluzuj. Natomiast powinienem już mieć jakby sam utrzymywać ładnie swoją stopę względem swojego ciała. Czyli nie mogę po prostu no tak mi się ustawiło, tak mi wygodnie jest, no to tak będzie. Zdarza się to u ludzi, którzy mają płaskostopie, tak? No też przez to, że po prostu w ten sposób chodzicie, no to na łyżwach to wtedy jeszcze bardziej widać. Jeżeli macie w swoich butach startą podeszwę, napięcie od strony wewnętrznej, czyli tutaj, od tej strony w butach, to znaczy, że chodzicie cały czas tak. Więc łyżwy również takie będziecie mieli, to trzeba... Jak możecie to niwelować? Na pewno ćwiczenia na długość pobytu na jednej nodze. Hulajnodze między innymi. Możecie sobie to tu wyklikać. Na początku każdy, kto próbuje jechać na jednej nodze, ma załamaną nogę do środka. Wtedy mówię, musisz przejść na glide, musisz przejść na ślizg. Często można to też niwelować ustawieniem kolana. Popatrzcie, jak wy sobie dacie kolana, tak wam się też ustawią stopy, tak? To też tutaj dużo, dużo daje. Jak widzę, że macie kolano w środku, to mówię tego, wypnij kolano. Jak wypniesz kolano, to automatycznie przechodzi ci twoja płoza na część środkową, tak? Uważać na ugięte, złamane, że tak powiem, kostki, tak? Złamane kostki. Śmiesznie brzmi, ale czasami jak widzę, jak to są mocne wychyły, to jestem w szoku, że te kostki w ogóle trzymają się, tak? Naprawdę niekiedy to są bardzo, bardzo mocno wychylone, nienaturalnie te nogi, tak? W kostkach. Więc proszę na to uważać. To są bardzo częste błędy. Da się to oczywiście niwelować, natomiast no, dużo też zależy po prostu od tego, czy macie wadę postawy, czy macie dobry sprzęt. A jak sprawdzić, czy macie dobry sprzęt? No, jeżeli macie z wypożyczalni, to zazwyczaj nie macie dobrego sprzętu, bo nawet jeżeli ktoś by kupił dobry sprzęt do wypożyczalni, to gdybyście wy mieli super Nike za 500 i byście wypożyczali je przez 30 dni ludziom, a dziennie na lodowisko przychodzi nawet kilka tysięcy osób, tak? Więc jakbyście wypożyczali co godzinę innej osobie, która ma inne umiejętności, inaczej jeździ, inną stopę ma, inną wagę ma, więc ten but jest rozlazły w każdą stronę, więc te łyżwy wypożyczalnia, ja zawsze mówię, to jest fajna rzecz, żeby w ogóle zobaczyć, czy mi się podoba ten sport, czy chcę jeździć na łyżwach i tak dalej.
Natomiast też często niestety to jest taki paradoks, że te wypożyczalnie niestety często zniechęcają ludzi do jazdy na łyżwach, bo są tak złej jakości te łyżwy, że no człowiek wchodzi i nie ma pojęcia, no dostał łyżwy, założył i nie umie jeździć. I się okazuje, że ona jest pogięta, płoza jest krzywa już, but w ogóle nie trzyma w żadnym miejscu, jest tępa, nienaostrzona, no jest często z tym duży, duży problem. Więc dobrze jest sprawdzić 2-3 razy, wypożyczyć sobie łyżwy, czy chce w ogóle się bawić w ten sport, ale paradoks właśnie na tym polega, że przez to, że chcesz sprawdzić, czy ci się ten sport będzie podobać, ale masz lipny sprzęt, to prawdopodobnie powiesz, że nie, to nie jest sprzęt dla mnie. Ale gdybyś miał dobry sprzęt, to twoje odczucia zapewne byłyby zupełnie inne. Dobry sprzęt, dobrze naostrzony, dobrze dobrany do ciebie i w tym momencie zaczynasz się cieszyć jazdą na łyżwach. Mało tego, zapewniasz sobie uczucie stabilności, czyli co idziesz na łyżwy, masz te same łyżwy, ten sam szlif, tak? I dzięki temu jesteś w stanie robić progres. No bo co, dzisiaj wypożyczę takie łyżwy, a w zasadzie to za 2 godziny wypożyczę inne łyżwy, bo po prostu takie mi ściągną z haka, tak? A może nie będzie w ogóle mojego rozmiaru, nie? I będę miał za duże albo za małe. No, jest naprawdę grubszy temat. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie łyżwy są dobre, chcesz kupić dobre łyżwy, do tego profesjonalnie naostrzone, bo to też jest osobny temat, zapraszam do innych moich filmów. Nie będziemy się kolejny raz rozwodzić nad tym, jak ważne jest ostrzenie łyżew i jak bardzo mało jest punktów profesjonalnych, które ci to dobrze naostrzą, mało tego, żeby dobrali jeszcze do ciebie, to zapraszam na moją stronę, na sklep internetowy. Tam i kupisz łyżwy, i naostrzysz, przygotujesz, naprawdę profi, także zapraszam, sklep specjalistyczny skatingschool.pl. Ok, koniec, kryptoreklamy. Kolejny bardzo częsty błąd. Nadmierne pochylenie. Czyli bardzo często widzę osoby, które jeżdżą aż tak mocno. Co w tym złego? No w sumie nic, bo ja jak jeżdżę, to też jestem mocno pochylony. Tylko, że ja wtedy mam bardzo mocno ugięte kolana i zapierniczam. Przepraszam za kolokwializm, ale zobaczcie sobie naprawdę, jak jeżdżą parczeniści, hokeiści, tak? Czy łyżwiarze figurowi, którzy naprawdę nabierają rozpędu po to, aby wykonać jakiś skok ewolucji. Bardzo pochyleni są, owszem, ale kolana niziutko. Stay low, cały czas nisko, nisko na nogach. A właśnie bardzo częstym błędem jest to, że przez to, że ten pierwszy punkt, który mówiłem, czyli niedogięte kolana, niwelujecie nadmiernym pochyleniem w przód. Bo teraz w sumie no, potrafię utrzymać równowagę, łyżwy w miarę jakoś się tutaj trzymają. Bo ja niweluję to, że tu mam niedogięte kolana, nadmiernym pochyleniem w przód. Ale co się dzieje po 15 minutach tutaj? O, moje plecy, tak? A z kolei jak wam mówię, że macie ugiąć kolana, to mówicie po paru minutach, nie uda, nogi, nie daję rady. Okej, ale lepiej odciążyć sobie tutaj te plecy, a wytrenować nogi, niż odwrotnie. Bo wy tutaj po prostu nie powinniście mieć, odczuwać jakichś dolegliwości w odcinku lędźwiowym. Okej, kolejny błąd. Dotyczy głównie początkujących, bo w sumie o tym mówimy. Jazda na piętach. Zobaczcie sobie, jak każda łyżwa wasza jest wyprofilowana. Jeżeli się przyjrzycie, to generalnie pięta jest wyżej niż paluchy. Tak są łyżwy hokejowe, tak są łyżwy figurowe stworzone, że jednak jesteśmy pochyleni bardziej w przód. Ciężar powinno się najlepiej trzymać tutaj, od osi płozy dotąd. Nie na paluchach oczywiście, ale gdzieś tutaj dotąd. Nawet łyżwy figurowe mają tutaj dodatkową taką stalkę, która tam trzyma, więc jeżeli tam jest dodatkowy spornik, to bezpośrednio wtedy przenosi ładnie siłę. Jest większa, lepsza, szybsza kontrola. Ok, początkujący jeżdżą na piętach, co często prowadzi do czego? Do czegoś takiego, upadków na tyłek, zrażenia się ogółem do jazdy na łyżwach. Bo upadniesz raz na tyłek, drugi raz, trzeci, nie daj Boże, jeszcze będziesz bez kasku na lodowisku, jeżeli uczysz się czegokolwiek, bo nie potrafisz jeździć, idziesz bez kasku i upadasz, uwalniesz potylicą, pozamiatane, już więcej na lód nie przyjdziesz. Albo zapomnisz o tym na 20-30 lat, aż wnuki będą chciały iść na łyżwy i wtedy będziesz się bał, bo zostanie ci złe wspomnienie, tak? Że no, jechałem na piętach, one mi odjechały, jeszcze pewnie miałeś złe łyżwy, nie miałeś kasku, rąbłeś, koniec, kaplica. Zobaczcie, wszystkie łyżwy są wyprofilowane tak, że pięty są wyżej niż paluchy, bo powinniście trzymać właśnie ciężar, tak jak wam pokazałem. Nie jeździcie na piętach, one wtedy odjeżdżają. Jeżeli macie łyżwy płaskie, to prawdopodobnie na 100% powinniście mieć grubszą wkładkę napięcia, a cieńszą na paluchach, dzięki czemu wasza stopa i tak jest pochylona w przód, mimo tego, że z zewnątrz łyżwa wygląda jako płaska. A jeżeli faktycznie czujecie, bo wszedłem kiedyś w takie łyżwy za 80 zł z supermarketu, tragedia, o Jezus, jak na tym się jeździło. Musicie mieć pięte wyżej niż paluchy, bo się na piętach na początku absolutnie nie jeździ. Jeździ się na piętach ogółem, ale jest to zaawansowana technika. Możecie ją między innymi poznać i nauczyć się. Zostawię wam link do tego w opisie pod filmem.
to tam między innymi właśnie też uczę, pierwszy raz pokazuję, jak się na tych piętach wykorzystuje, jak się na tym jeździ, tak? Dobra, okej, znowu się strasznie rozgadałem. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to bardzo proszę w takim razie zasubskrybuj, kliknij ten dzwoneczek, będziesz powiadamiany o każdych kolejnych moich materiałach. No to co, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!